Gastrobonisol ojca Grzegorza to tradycyjny lek roślinny, wspomagający proces trawienia i regulujący pracę przewodu pokarmowego. Konsekwencją tego działania jest łagodzenie innych dolegliwości wynikających z nieprawidłowej pracy układu trawiennego, np. bólów głowy, wzdęć, zaparć czy zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Prawidłowe trawienie jest warunkiem zachowania zdrowia. Aby do niego dochodziło, każdy element przewodu pokarmowego musi być na swoim miejscu. Jednym z takich elementów jest pęcherzyk żółciowy, w którym to gromadzi się żółć produkowana przez wątrobę. Jest ona w nim zagęszczona, a drugą rolą pęcherzyka żółciowego jest to, że jest podaje żółć do przewodu pokarmowego wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Czyli na przykład wtedy, kiedy trawione są tłuszcze. Zdarza się niestety czasami, że z powodu kamicy żółciowej pęcherzyk żółciowy zostaje usunięty. Konsekwencją tego jest to, że żółć spływa z wątroby do dwunastnicy spontanicznie, niczym nieregulowana. Powoduje to upośledzenie trawienia tłuszczów, szczególnie tłuszczów, i też w kolejnej konsekwencji zaburzenie wchłaniania na przykład witamin z grupy tych, które są rozpuszczalne w tłuszczach, czyli witamina A, D, E i K. Co powoduje, że być może pacjenci, którzy mają usunięty pęcherzyk żółciowy, powinni suplementować dietę tymi witaminami. Jeżeli suplementujemy witaminą E, tu chciałem zwrócić uwagę, pamiętajcie Państwo, aby była to naturalna witamina E, która składa się z 8 związków chemicznych, raczej nie tą, którą można spotkać najczęściej w aptekach, a jest to tylko jeden, jedyny związek chemiczny. Kolejną konsekwencją tego, że żółć spływa do dwunastnicy spontanicznie, jest to, że może się ona cofnąć do żołądka, spowodować coś, co nazywamy refluksem dwunastnicożołądkowym. Wtedy dochodzić może do stanu zapalnego błony śluzowej żołądka, która nie jest przygotowana na treść o odczynie zasadowym. Ba, może nawet dochodzić do cofania się treści do przełyku. Wtedy pacjenci odczuwają taką gorycz. I to może być spowodowane właśnie cofaniem się żółci nawet do przełyku. Jeżeli dochodzi do cofania się treści dwunastniczej do żołądka bądź też do przełyku, należy stosować zioła o działaniu przeciwzapalnym, powlekającym. Takie zioła Państwo macie na ekranie, bo tą mieszankę, którą to stosuje, macie Państwo na ekranie. Tam w skład niego wchodzi korzeń lukrecji, prawoślazu, kwiat rumianku, nagietka oraz liść babki lancetowatej. Może dochodzić także do zaburzeń trawienia, które wynikają z tego, że brakuje żółci w odpowiedniej jakości i odpowiedniej ilości. I wtedy mamy do czynienia z bólami brzucha, wzdęciami, zaparciami. Pacjent może skarżyć się na to, że nagle przybrał na wadze. Nawet mogą być bóle głowy. Tak, faktycznie mogą być bóle głowy, które są spowodowane powodem trawiennym. Receptura mieszanki ziołowej, którą stosuję w tym przypadku, macie Państwo na ekranie. Ona jest również stosowana w przypadku zaparć czy bólów głowy. I tam w skład jej wchodzą zioła poprawiające trawienie, takie jak ziele Bożego Drzewka, krwawnika, mniszka, mięty, dziurawca. Te surowce zielarskie nie dość, że poprawiają trawienie, to także przyspieszają perystaltykę. I to jest dobre remedium na te problemy, które wynikają z tego, iż mamy zaburzone trawienia w wyniku usunięcia pęcherzyka żółciowego. Usunięcie pęcherzyka żółciowego to poważne okaleczenie naszego przewodu pokarmowego. No oczywiście, gdy mamy częste ataki kolki żółciowej, gdy mamy pogrubiałą ścianę pęcherzyka żółciowego, gdy jest to zagrożenie, wtedy mniejszym złem, ale złem, będzie jego usunięcie. Natomiast gdy mamy jedynie obecne w USG kamienie w pęcherzyku żółciowym, mamy tylko kamienie bez żadnych dolegliwości albo dolegliwości są bardzo rzadkie, to wtedy lepiej będzie zachować ten pęcherzyk żółciowy. No, myślę, że możecie Państwo zawsze w sytuacjach niejasnych skonsultować się w tej sprawie z lekarzem.